Oczywistym jest, że podczas każdej bardziej forsownej aktywności, w tym podczas uprawiania hikingu, trekkingu czy poważniejszych wypraw rowerowych, odpowiednie nawadnianie organizmu to absolutna podstawa. Od tego zależy bowiem nie tylko nasz komfort, ale także przede wszystkim może nawet zdrowie i bezpieczeństwo. Sklepy ze sprzętem outdoorowym oferują szeroki asortyment rozwiązań w zakresie produktów do nawadniania organizmu. Po co jednak sięgnąć? Co wybrać? Czy wystarczy nam tradycyjny bidon, butelka? Czy może lepiej sprawdzi się tutaj w tej roli bukłak taki do zamontowania wewnątrz plecaka? Cytując pana Tadeusza Snuka z finału programu 1 z 10, możemy powiedzieć: nie wiemy, ale się domyślamy. Najpewniej intuicja słusznie ci podpowiada, że to wszystko zależy od tego, kiedy i do jakich aktywności szukamy nawodnienia i sprzętu. Tak, ale jeszcze jest kilka innych aspektów, które warto brać pod uwagę. Dziś krótko, subiektywny poradnik, co wybrać. Zanim zaczniemy, to tylko ogólne zastrzeżenie z mojej strony, że żadnego z produktów pokazanych w filmie nie promuję. Nikt mi za ich pokazanie nie zapłacił, to wszystko moje własne sprzęty zakupione za moje własne środki. No to nie przedłużam i zaczynamy. Prawdopodobnie każdy, kto dłużej pozostawał w trasie lub też wybierał się na wielokilometrowe wyprawy, choćby piesze czy rowerowe, musiał zatroszczyć się o odpowiedni zasób i sposób przewożenia płynów. Do wyboru mamy tutaj dwie podstawowe opcje czy kategorie. Wspomniane już w tytule bidon lub bukłak. Bidon oczywiście tutaj zamiennie będę też stosował nazwę butelka. Mam tutaj na myśli to samo. Mówiąc o bukłaku, myślę o takim do zamontowania z wężykiem, na przykład do wnętrza plecaka. Co zatem powinno być tutaj pierwszym krokiem przy dokonaniu wyboru między jednym a drugim rozwiązaniem? Zacznij planowanie wyprawy, planowanie trasy. To ważny krok nie tylko z punktu widzenia wyboru między butelką czy bidonem, a bukłakiem, ale generalnie bardzo ważny krok z perspektywy naszego bezpieczeństwa i bezpiecznego powrotu. Kwestia nawadniania i źródła wody to jeden tylko z elementów, choć oczywiście bardzo ważny. Oczywiście nie będę teraz omawiał wszystkich etapów czy szczegółów planowania wyprawy, skupię się na tych, które kierują się w stronę tematu tego filmu. Weźmy pod uwagę, jak długą trasę planujemy, ile czasu ona nam zajmie w scenariuszu bazowym i ewentualnie w przypadku jakiegoś kontrolowanego opóźnienia. Jak intensywna to będzie wyprawa, czy to raczej będzie spacer, czy już poważniejszy trening, maraton, czy może poważna wyprawa w góry. Czy będziemy raczej w cieniu, czy raczej w obszarze mocno nasłonecznionym. I co za tym idzie, jaka będzie temperatura, jaka będzie wilgotność otoczenia. Czy na planowanej trasie uda nam się w jej trakcie regularnie uzupełniać napoje. A tak na marginesie, to też warto mieć z tyłu głowy kwestię oczyszczania takiej wody. Czy to system filtracji, czy jakichś odpowiednich tabletek odkażających. Czy też jesteśmy skazani wyłącznie na tą wodę, którą zabierzemy ze sobą przed wyprawą. Wreszcie też ważna kwestia, jakie są nasze indywidualne tutaj kwestie związane z zapotrzebowaniem na płyny. Czy się bardzo pocimy, czy mniej, czy będziemy więcej spożywać niż inni. To też trzeba wziąć pod uwagę. Jak zauważyłeś, to wcale nie są pytania od czapy, bo przykładowo kwestia temperatury. Bukłak oprócz swoich zalet i wad, jeśli chodzi o temperaturę, sprawdzi się w zasadzie w każdych okolicznościach. Napój w bidonie, czy to plastikowym, czy w metalowej, albo co grosza szklanej butelce, w skrajnie niskich temperaturach zwyczajnie nam zamarznie. Nawet taki termiczny, nieco później, ale też zamarznie. A plastikowy czy szklany pojemnik, to może nam się dodatkowo potrzaskać, nawet niezależnie od tego, czy płyn w środku zamarzł, czy nie. Plastik na mrozie generalnie kruszeje. I z perspektywy niskich temperatur najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się bukłak. Ale też warto tutaj rozważyć, czy zwykły bukłak, czy z jakąś dodatkową izolacją. Bo plecak oczywiście no, częściowo w ubraniach izoluje, ale jednak też przy niskich temperaturach czy mrozach nie załatwi sprawy. No i jeszcze musimy brać pod uwagę, czy mamy w plecaku dedykowaną kieszeń, aby niedopasowany taki bukłak nie dyndał nam poza plecakiem, nie wisiał nam gdzieś z boku przytroczony, bo wtedy w zasadzie nie spełni swojej roli, a dodatkowo będzie narażony na łatwe uszkodzenie. Idźmy dalej. Doświadczenie uczy nas, że bidon czy butelka wystarczy nam w zupełności, jeśli uprawiamy sporty rekreacyjne, czy też podróżujemy typowo turystycznie. Sprawdza się wtedy, kiedy nie musimy pokonywać znacznych dystansów, nie grozi nam zbyt intensywny wysiłek, a do tego mamy czas na przystanki i uzupełnianie płynów. W przypadku wycieczek rowerowych jest on zresztą o tyle wygodny, że wystarczy przemocować go do ramy rowerów, dzięki temu nie odczuwamy jego ciężaru na plecach. Wtedy możemy też do ramy zamocować naprawdę pokaźny bidon. Inaczej zatem
niż w przypadku bukłaków, zwanych też potocznie streamerami umieszczonych na naszych plecach. Do ramy roweru raczej go nie przemocujemy, a mocowanie go gdzieś na zewnątrz, gdzie będzie wisiał, zahaczał różne mienne przeszkody, doprowadzimy tylko do tego, że go uszkodzimy. Bukłak z kolei sprawdzi się o wiele lepiej, jeśli czeka nas większe wyzwanie, np. maraton, mocny trening czy dalsza podróż. Jednorazowo zmieścimy w nim nawet kilka litrów wody, nierzadko 2-3 litry płynów, z których możemy korzystać na bieżąco dzięki rurce z ustnikiem prowadzącą prosto z plecaka, przypiętą gdzieś do paska plecaka, bardzo łatwe w użyciu. Jest to jednak dodatkowy ciężar, który nasze plecy wyraźnie odczują, szczególnie przy takich streamerach właśnie większych, na przykład 3-litrowych. Jednym z kryteriów, może niekoniecznie najważniejszym, ale też nie można go pominąć, są koszty. Bidon takiej średniej wielkości, nie wiem, 0,6, 0,75 litra czy 0,8 litra, plastikowy kupimy już za niewielkie kilkadziesiąt polskich złotych. W roli tańszego bidonu sprawdzi się też nieźle zwykła butelka z dzióbkiem do picia, taka z supermarketu, na przykład 0,5 czy 0,75 litra, aczkolwiek tutaj ich nie rekomenduję ze względów na ekologię, takie jednorazowe pety, no na pewno nam, jeśli chodzi o ochronę środowiska, wartości dodatkowej nie przysparzają. Warto jednak też sprawdzić, czy średnica naszych kieszeni w plecaku będzie odpowiednia. Czy nam ta butelka czy bidon nie będą po prostu zbyt luźno latać, czy nam nie wypadną przy jakimś skoku czy schyleniu się choćby w celu poprawienia sznurówek. Jak z tym jest problem, warto rozważyć na przykład zakupienie dodatkowych kieszeni, takich na butelkę, na przykład z mocowaniem mole. Wtedy zapniemy ją czy do paska od spodni, czy na zewnątrz do plecaka, a możliwość zasznurowania jej pozwoli nam tą butelkę zabezpieczyć bez konieczności wymiany całej kolekcji bidonów, czy tym bardziej kupowania kolejnego plecaka. Bardziej taki wypasiony aluminiowy bidon czy butelka to koszt ponad 100 zł, czy nawet 200 zł, jeżeli to jest sprzęt z dodatkowymi filtrami, czy taki z właściwościami termicznymi. Do pewnego stopnia spowalniające zmianę temperatury wlanego tam płynu. Podobną rolę będą też odgrywać termosy, choć często taki termos jednak jest znacznie bardziej podatny na uszkodzenia mechaniczne. Bukłak to raczej zabawa nieco droższa, powiedzmy od 140-150 zł w górę, ale racjonalnie trzeba się liczyć z kwotą 180-200 zł. Choć tu pojemniejsze będą pewnie bardziej opłacalne, jeśli chodzi o przeliczeniu na litr wody, ponieważ no jeżeli tak będziemy porównywać, no to do takiego bukłaka, do którego wejdzie 1,5-2 litry wody, tutaj powinniśmy wtedy, żeby mieć ekwiwalent tej pojemności, posiadać ze 2, może nawet w skrajnym przypadku 3 bidony. Wtedy koszty, prawdę mówiąc, się wyrównają. Warto też pod uwagę wziąć posiadany już sprzęt. Na trasie oczywiście, jak już wyruszyliśmy, to najlepszy ten jest zbiornik, jaki z płynem aktualnie przy sobie mamy. Natomiast no, zakładam, że jesteśmy rozważnymi turystami, więc planowaliśmy wszystko wcześniej, jak na prawdziwego rasowego hikera czy trekera przystało. Więc patrząc nieco szerzej, warto przy ustalaniu naszych preferencji i wyborze uwzględnić to, że bidon upchamy na przykład do kieszeni bocznej, do plecaka, zarówno większego, jak i mniejszego. Z bukłakami już nie za bardzo tak samo jest, ponieważ kształt, pojemność musi pasować do kieszeni wewnętrznej plecaka w tym celu przeznaczonej. Nierzadko producenci plecaków jednocześnie produkują właśnie bidon, te bukłaki, streamery. Ważne też są właśnie ich parametry i maksymalne pojemności tych kieszeni, więc może być tak, że albo za mały bukłak będzie latał w tej kieszeni, nie spełni swojej roli, albo po prostu będziemy mieli za duży do tego plecaka i też nie wejdzie. Nie każdy plecak zresztą taką kieszeń posiada. Może się okazać, że mamy plecak na dłuższą wyprawę o litrażu na przykład 30 litrów i tu będzie kieszeń na bukłak 3-litrowy. Z kolei w plecaku już na krótszą trasę, na przykład takim niespełna 20 litrów, taki sam bukłak nie wejdzie. Tutaj być może na taką trasę warto rozważyć już bukłak 2-litrowy albo jeszcze mniejszy, 1,5 czy 1,6 litra. Im mniejszy plecak, tym jakby no tutaj ta trudność będzie większa. Przy małych plecakach to myślę, że w ogóle temat bukłaka możemy pomijać. Natomiast no, co tu jest istotne? Ważne jest to, żeby mieć świadomość tego, że jeżeli mamy różne plecaki, planujemy różne plecaki brać, to może nie ponosić kosztów dodatkowych bukłaków oddzielnie do każdego plecaka, tylko tam jego pojemność jakoś tam w miarę możliwości wypośrodkować, a tak, żeby nie latał nam w dużym plecaku, ale też żeby się zmieścił w plecaku mniejszym. Warto też
przed wyprawą zdecydować, jaką konfigurację planujemy w ogóle z danym plecakiem powiązać. Dodatkowo też jest kwestia na przykład wężyka, czy innymi słowy ustnika. Wymiana jego części, tak? One się zużywają, wymagają też jakiegoś tam czyszczenia, sprawdzania, czy to wszystko jest dobrze zamontowane, czy nam się zawartość nie rozleje wewnątrz plecaka. A butelka jak to butelka, czy tam bidon. Jak nie wejdzie do kieszonki, zawsze możemy go podwiesić we wspomnianej już kieszeni z mocowaniem mole. Ja też często dla zabezpieczenia przed zgubieniem używam po prostu dodatkowego karabinka na taśmie, przetaczam go od zewnątrz plecaka, wtedy nawet jeżeli by mi się z kieszeni wysunął, to jednak nie zgubi mi się, nie potoczy się gdzieś w dół, tylko po prostu będzie najwyżej chwilę dyndał, to go to zauważę, to z powrotem go zamocuję. Kolejna kwestia, którą też trzeba wziąć pod uwagę już nawet na etapie planowania naszej wyprawy, to sprawa tego, czy możemy pozyskiwać wodę podczas trasy w terenie. Jeżeli tak, to kolejne pytania. Jaka to jest woda? Czy ona ma szansę być czysta? Czy będziemy potrzebowali ją podczas wyprawy oczyszczać, zabezpieczać? Do bidonu łatwiej zastosować jest jakiś zewnętrzny filtr, o ile już taka butelka czy bidon nie ma go zamontowanego w komplecie. Łatwiej też do takiego bidonu czy butelki wrzucić tabletki odkażające. Łatwiej też jest przelać wodę do kubka, podzielić się z drugą osobą. Picie z kolei przez kilka osób wody z jednego wężyka z bukłaku, no może się wydawać mało estetyczne i na pewno nie jest specjalnie higieniczne. Może być przecież też tak, że jedna osoba niesie ze sobą namiot czy inne cięższe sprzęty, a druga osoba tacha zapas wody. Albo idziemy na trasę z jakąś drobniejszą, słabszą fizycznie partnerką czy partnerem, zabieramy zatem płyny w nieco większej ilości od razu dla nas obojga, aby nasza na przykład lepsza połowa mogła się skupić na podziwianiu widoków, robieniu zdjęć, a nie stękaniu z powodu ciężkiego plecaka. A co, gdy zapragniemy sobie w trakcie trasy zaparzyć kawę czy zagotować jakąś zupkę, jeśli mamy ze sobą kuchenkę? Z bidonu przelejemy bez żadnego problemu. Z bukłaka, no już bez cudowania, bez kombinowania się nie obejdzie. Oczywiście możemy odwracać plecak, wyjąć z plecaka cały bukłak, potem go włożyć z powrotem, ale to już przy mocno pchanym plecaku jest nieco bardziej złożona operacja. Reklama dźwigniom handlu. Jedna ze znanych marek produkująca zarówno plecaki, jak i bukłaki do nich chwali swój streamer, że został zaprojektowany do intensywnej aktywności w służbie właściwego nawodnienia. Nie musisz już zatrzymywać się, by uzupełnić płyny. Wystarczy jedynie wyciągnąć czy sięgnąć po ustnik i pić nawet podczas marszu czy jazdy na rowerze. Ja osobiście nie do końca się z tym zgadzam, nie do końca przekonują mnie te argumenty, ponieważ co do roweru, bez problemu na ramię możemy umieścić bidon. Mówiłem o tym na początku filmu. Często nawet wejdzie okazałych rozmiarów bidon, spokojnie wejdzie pojemnik czy bidon litrowej pojemności i jeśli nie trzeba tylko go odkręcać, żeby się napić, tylko jakiś tam dzyndel, no, który możemy zębami odciągnąć, to w zupełności jedną ręką obsłużymy to. Będzie to procedura relatywnie prosta i wydaje się też bezpieczna. Do kieszeni bocznej plecaka też łatwo możemy sięgnąć bez zdejmowania plecaka czy całego ekwipunku. Ale owszem, wężyk może być wygodniejszy, szybszy w użyciu, szczególnie gdy nie możemy sobie pozwolić na puszczenie nawet jedną ręką kierownicy naszego roweru, albo w rękach mamy na przykład kije trekkingowe czy inny ważny czy cenny sprzęt. Znów kłania się kwestia dobrego zaplanowania naszej wycieczki czy wyprawy, bo dobre zaplanowanie to potem na trasie już większy spokój, większa wygoda, a te dwa elementy przekładają się też na nasze bezpieczeństwo. Z kolei inny producent chwali swoje produkty aluminiowe bidony jako rozwiązanie i pozbawienie nas wszelkich problemów związanych z nawodnieniem, że są odporne na uszkodzenia, że są ze świetnego aluminium, jednocześnie aluminium dużo lżejszego niż inne materiały. To znowu trochę brzmi, no, tak, że zalecałbym jakąś pewną ostrożność, ponieważ to trochę brzmi jak oksymoron, bo cienka aluminiowa butelka no raczej nie będzie pancerna, dlatego kierujmy się własnymi potrzebami i rozumem. Powoli zbliżamy się do końca naszych rozważań. To w końcu co wybrać? Butelka albo bukłak? Oto jest pytanie, parafrazując znany cytat z literatury. To zbierzmy te aspekty, te kryteria, które warto przy takim wyborze wziąć pod uwagę. Długość trasy,
jej warunki atmosferyczne, temperatura. W niskich temperaturach bukłak w plecaku ma małe szanse zamarznięcia, czego nie można powiedzieć o bidonie w bocznej kieszeni. Plastikowe bidony mogą się nam dodatkowo pokruszyć, podobnie ryzykujemy potłuczenie podczas kania go w przypadku szklanego. Waga i przestrzeń plecaka. Bukłaki zazwyczaj są lekkie i łatwe do spakowania, łatwiejsze niż butelki, zwłaszcza jeśli są puste. Jeśli zależy nam na oszczędności miejsca i wadze w podróży, bukłak może być lepszym wyborem. To szczególnie ważne, gdy na miejsce wyprawy jest na tyle odległe i musimy się do niego dostać na przykład samolotem. Wtedy każde kilkaset gramów, pół kilograma będzie w bagażu robić różnicę. I tu mała ciekawostka, bo jeśli przywiązane też jest jakichś powodów do butelek, bidonów, to może zaprzyjaźnić się z gumowym bidonem z odpowiednio przygotowanego, spreparowanego tworzywa. Ma pełną elastyczność, taką jak bukłak, wagę bukłaka, funkcjonalność bidonu, natomiast po zwinięciu go, po złożeniu w zasadzie nic nie waży, wszędzie go wepchniemy. Kolejna sprawa to łatwość picia z takiego narzędzia. Butelki zazwyczaj są łatwiejsze w obsłudze, picie z nich może być bardziej komfortowe w porównaniu do bukłaków, szczególnie jeśli mają one zamknięcie typu sportowego lub słomkę. Picie może być wtedy nieco irytujące na początku, zanim nabierzemy nieco wprawy. Istotna też jest kwestia uzupełniania wody w trakcie wyprawy. Czy będzie taka możliwość? Przede wszystkim do bukłaka będzie nam trudniej tą wodę wlać, będzie wymagać to jakiegoś częściowego wypakowania plecaka. Po drugie, do bukłaka będzie nam znacznie trudniej podpiąć filtry czy wrzucić tabletki z preparatem odkażającym. W przypadku butelki bidonu w zasadzie nie ma żadnego problemu. Jak już mówimy o higienie, no to tutaj też butelki bidony są znacznie łatwiejsze do mycia i do utrzymania w czystości. Mogą być też bardziej higieniczne, jeżeli używamy je do różnych napojów lub zawartość jest przeznaczona dla więcej niż jednej osoby. Nie, tu nie chodzi tylko o kwestię montażu filtru czy wrzucania tabletek, ale także do picia z jednego wężyka, czasami nieco obślinionego, fuj, przez różne osoby. No trochę słabo pod względem tego aspektu bidon, butelka daje nam większe możliwości, łatwe przelanie do kubeczka, czy tak jak mówiłem wcześniej, nawet wlania tej wody, płynu do czegoś innego, gdzie możemy ją zagotować. Kwestia trwałości. Niektóre butelki są wykonane z trwałych materiałów, co może sprawić, że będą naprawdę wystarczająco odporne na uszkodzenia, bardziej odporne niż jakieś plastiki czy szklane naczynia. Istnieją też również trwałe bukłaki na rynku. W zasadzie tutaj nie ma jakiegoś specjalnego faworyta, dlatego że materiały, w których robione są bukłaki, też są naprawdę wytrzymałe. Jak już mówimy o materiałach, zwróć uwagę, z jakiego materiału są wykonane butelki i bukłaki. Niektóre z nich mogą wpływać na smak napoju lub wymagać jakichś dodatkowych aspektów w zakresie pielęgnacji. I last but not least, kwestia ekologii. Tu może nie ma specjalnego faworyta znowu między bidonem a bukłakiem. Oba moim zdaniem rozwiązania są rekomendowane zdecydowanie bardziej niż butelki jednorazowe, które powinniśmy tak naprawdę stosować w ostateczności. No chyba, że planujemy wycieczkę, wspinaczkę w góry. Śmieci. Ja osobiście zamiennie korzystam z butelki czy tam bidonu tradycyjnego aluminiowego na przemian właśnie z tą butelką czy bidonem z tworzywa sztucznego. Nie plastikowego, tylko tego takiego miękkiego, gumowego, elastycznego. Jeśli nie muszę się liczyć z wagą bagażu, to zabieram bidony aluminiowe, czasem zabieram różne rozmiary. Do samolotu preferuję z tworzywa, czyli ten gumowy. Z kolei streamer, czyli bukłak, na razie w zasadzie przeszedł testy bardziej teoretyczne. Na trasie jeszcze nie znalazłem dla niego większego, poważniejszego, realnego zastosowania. Na etapie planowania wyprawy często, no generalnie tak mi wychodziło, że trafiał do ścisłego finału, ale ostatecznie koniec końców bukłak zostawał w domu. Ale absolutnie tym się nie sugeruj, w końcu wybór należy do ciebie i zależy od twoich osobistych preferencji i sytuacji. Jeśli ci zależy na lekkości i oszczędności miejsca, bukłak może być lepszym wyborem. Jeżeli ci zależy na łatwości picia, utrzymaniu czystości, nie wiem, podzielenia się płynem z innymi osobami, butelka czy bidon będzie tutaj zdecydowanie bardziej odpowiednia.
Warto też również sprawdzić, czy twój wybór spełnia twoje oczekiwania pod względem trwałości tego sprzętu i higieny. Jednym słowem, to planowanie twojej eskapady powinno ci już wyznaczyć wstępnie kierunek wyboru rodzaju pojemnika na płyny na daną wyprawę. Mam nadzieję, że omówione kwestie, perspektywy czy kryteria wyboru będą dla ciebie w tym procesie pomocne. Dziękuję zatem za obejrzenie filmu. Jeśli uważasz go za przydatny, to wyraź to łapką w górę. Zapraszam cię też do subskrybowania. Oba te elementy są dla mnie istotne. Jest to dla mnie też motywacja do dalszej pracy nad kolejnymi filmami dla was, dla ciebie. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Cześć.